spotykamy się dzisiaj na 8. Kongresie przyszłości w Olsztynie. Naszym gościem jest prezydent EUK-u Tomasz Andrukiewicz. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzisiejszy kongres jest niezwykły dla pana. Otrzymał pan dzisiaj nagrodę specjalną. Jest to uhonorowanie dotychczasowej wieloletniej pracy na rzecz samorządu. Jak pan ocenia tą nagrodę? Jak pan ocenia tą swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności? To już 18 lat, kiedy jestem prezydentem, kiedy będę prezydentem miasta EUK-u. W tym czasie wiele wydarzyło się w naszym mieście. To rozwój, to inwestycje, to przedsięwzięcia, to duża świadomość Ełczan, świadomość obywatelska. I myślę, że taka to jest dobra motywacja do tego, żeby z taką energią, rozwagą planować działania na przyszłość, działania rozwojowe i podejmować wyzwania, które stoją przed samorządem miasta EUK-u. Bardzo jestem dumny i wdzięczny za tę nagrodę. Jest to nagroda za dotychczasowe osiągnięcia, ale też to pewnie wyznacznik na przyszłość. Dokładnie tak. Każda nagroda motywuje. Ja mam plany na przyszłość, które przygotowałem wraz ze współpracownikami. Plany inwestycyjne, plany finansowe związane z pozyskanymi środkami już na realizację inwestycji i przedsięwzięć. No i oczywiście dotyczące naszego wyjątkowego miasta EUK-u. Panie prezydencie, mówimy tutaj o Ełku, o Ełczanach, ale też tak jak mieszkańcy każdego regionu mają oczekiwania nieco większe i też tym samym oczekiwania do swoich włodarzy, do swoich przedstawicieli, aby lobowali na rzecz różnych nurtujących ich problemów. Jednym z tych problemów jest szesnastka. Problem bardzo dobrze znany wszystkim samorządowcom, mieszkańcom i kierowcom. Jak pan widzi perspektywę na powstanie tej drogi? Drogi ekspresowe to okno na świat. My chcemy mieć okno na świat jako Ełk. Chcemy rozwijać się. Dzięki Via Baltice, o którą walczyliśmy, lobowaliśmy i doprowadziliśmy do skutecznej realizacji, pojawiły się nowe inwestycje. Szybciej można i bezpieczniej dojechać do Ełku. Dzisiaj wiemy, że potrzebna jest szesnastka i o to będziemy zabiegać i zabiegamy nadal z samorządowcami, ale także z politykami, z parlamentarzystami, ponieważ droga została zrealizowana do okolic Mrągowa, a chcemy ją doprowadzić do Ełku, tak żeby się łączyła z Via Baltiką, a dalej łączyła się z Via Carpatią. Bardzo nam na tym zależy. Wiemy, że są różnego rodzaju trudności, ale tak jak do tej pory zabiegaliśmy o Via Baltikę i o budowę tej szesnastki w jakimkolwiek dla nas przebiegu, tak będziemy to nadal czynili, tak żebyśmy mieli możliwość szybko dojechać do Olsztyna, do Ełku, przywieźć surowiec, wywieźć towar, ale dzięki temu też będzie bezpieczniej, lepiej się będzie rozwijała gospodarka, w tym również turystyka, różne branże turystyki, bo taka i turystyka kwalifikowana, turystyka biznesowa, turystyka zdrowotna, która zaczyna się bardzo mocno rozwijać w naszym województwie. Czy pana doświadczenie i historie związane z Via Baltiką pokazała to że, i daje nadzieję na to, że uda się też doprowadzić tą szesnastkę? Oczywiście, ta nadzieja i te działania to 17 lat związane z Via Baltiką. O Via Baltice w 2007 roku nikt nie myślał, że będzie przebiegała w okolicach Ełku. Ona miała mieć inny przebieg. Podjęliśmy działania, wszczęliśmy alarm tutaj z samorządowcami z samorządu województwa, z marszałkiem, z wojewodą, a potem już działali politycy i mocno wspieraliśmy te działania. I jestem przekonany, że ta droga też zostanie wybudowana. Potrzeba na to czasu, my jesteśmy cierpliwi, ale będziemy patrzyli wszystkim na ręce i patrzyli na to, żeby ta droga została wybudowana, droga ekspresowa. To życzymy sobie tego, aby już w najbliższym czasie do Olsztyna nam się jeździło dużo, dużo lepiej, szybciej i bezpieczniej. Wierzę, że będziemy mieli możliwość pojechać bezpieczną, szybką drogą, która przyniesie także rozwój dla naszej części województwa, dla naszego miasta. Panie prezydencie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Naszym bardzo. Gościem był pan Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta Ełku.